Daj push down. Znaki tak się przeplatają. Ja się czuję po prostu wszystko. Jesteśmy właśnie na miejscu, idziemy teraz na atrakcję przygotowaną dla nas przez India Sunday. Tutaj za nami jest szkoła gotowania. Idziemy pouczyć się gotować indyjskich potraw. Jak twoje nastawienie do gotowania? Chcesz ja uwielbiam gotować, więc jestem jak najbardziej na tak. No to idziemy zobaczyć. Zapraszamy. Kumin? Oh my god, I don't know. Chili? Anis? He's Amish. Anis is here. Oh. Coriander powder. Coriander powder. Oregano seed. Oregano seed. 7 przypraw indyjskich. Żeby zrobić to na masala. Yeah. Human. Jira. To chcę na to. Jesteśmy właśnie po kursie gotowania. Trochę jesteśmy wymęczeni, bo raz, że jesteśmy jeszcze chorzy. Coś nas po prostu tutaj strasznie dopadło. Już od Mumbai się zaczęło. Jesteśmy cały czas chorzy. Strasznie katar. Kasie boli gardło. No mówię, antybiotyk, coś nie zdarza. A dodatkowo ten kurs trwał 4 godziny. 4 godziny siedzieliśmy, no. 4 godziny gotowania, ma lekko. Gotowaliśmy, no współgotowaliśmy około 10 potraw, no masa było tego, od czego zaczynaliśmy? Zaczęliśmy od chai masala, czyli herbaty, takiej z przyprawami. You like half milk, half water, you like more water, less milk, so as you like. And some people like more water, little bit milk. Some people like more milk, less water. 1, 2, and 3. Per cup, 4 black pepper. Okay. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Yeah. Sure. Później była vegetable pakora, czyli warzywa w cieście. Właśnie wcinamy pakorę z mango czarnej. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Wow, to pasuje. Tak? Bo... smaki tak się przeplatają. Ja się czuję po prostu wszystko. Słone, słodkie, kwaśne. Pikantne, to kolendra, mięta. Po prostu wszystkie smaki. Wszystko, co tutaj jest, czuć po prostu. Później robiliśmy sosy, między innymi sos właśnie z tej pakory, sos suszonych owoców mango oraz sos z kolendry i mięty i tam jeszcze innych dodatków, między innymi chili i czosnku. Green chili with seed. Big garlic, less. A później już właśnie robiliśmy takie bardziej konkretne rzeczy jak magic sauce, czyli to jest taki sos, który jest podstawą wszystkich sosów w Indiach. Tak, robi się magic sauce i później jak ktoś sobie... Z czego jest ten magic sauce? Magic sauce jest z cebuli, czosnku, z kuminu, zalany trochę wodą, z tego co pamiętam. Olejem. Olejem. Wszystko jest mega tłuste, niestety.
O, to jest taki magic sauce, tak pani to nazywała, ponieważ no, właśnie to jest baza. Idziecie powiedzmy do restauracji, zamawiacie chicken butter masala, to biorą ten sos bazę, dodają do niego pomidory. I jest, kurczaka. I kurczaka, jest gotowy chicken butter masala. Chcecie panir tikka masala, robi się panir tikka, do tego dodaje się ten sos, dodaje się pomidory, jest gotowy sos. Chcecie inny rodzaj sosu? Jakie tam jeszcze są sosy? O, na przykład ten palak, czyli szpinak, czyli bierzecie sos bazę, dodajecie do tego palak, czyli szpinak i macie gotowy sos. Więc... A ja mogę tylko powiedzieć, że Mateusz najbardziej cieszy, bo nauczyliśmy się robić placki, między innymi nany, więc o, ja tak. Teraz, jak wrócimy do Polski, będę robić nany, tylko nie mam jeszcze pieca tandoori. Proszę mi zrobić piec tandoori. O właśnie, tego nie wiedziałem, ponieważ placki nan robi się inaczej niż wszystkie inne, ponieważ na przykład paratę czy chapati robi się po prostu z mąki, wody i co jeszcze? Sól. Sól i to wszystko. Mam mętlik w głowie sobie, nie pamiętam tego wszystkiego. No, to było tak, rozpisane. Tak szybko i dużo tego robiliśmy, że ja już nic nie pamiętam. A właśnie co jest innego w nanach, że robi się je po prostu z mąki i miesza zamiast z wodą z jogurtem i to wszystko. Woda, mąka i jogurt i to wszystko. I to jest po prostu przepis na nan. Na placki nan. Tego nie wiedziałem. Będziemy teraz robić w domu, bo placki nan to są moje ulubione placki, jakie najbardziej moje ulubione. A jeszcze pani nam pokazywała, znaczy teoretycznie nam opowiadała, jak się robi panira, więc ja mam nadzieję, że... Dosyć prosto. Prosto, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Będziemy robić teraz w domu, eksperymentować. Choć nie wiem, czy na razie kuchni hinduskiej nie będę miała dosyć po przyjeździe. Na takich kursach zazwyczaj bywa chyba z 4, 5, 6 osób maksymalnie. Mieliśmy farta, ponieważ byliśmy tylko we dwójkę. A miała być piątka. Miała być jeszcze 3 osoby, ale też tam właśnie pani Shashi mówiła, że dziwnie właśnie, bo często ludzie umawiają sobie właśnie te kursy, zapisują się i nie przychodzą, dziwne. Are you making now two curry? One paneer butter masala and one maybe cauliflower. And maybe aubergine, you choose, okay? Okay. And last order. Okay, put chicken inside. Jeszcze taka właśnie krótka historia o tej pani, ponieważ ona, nie wiem w sumie jak dawno temu, kilka lat temu umarł jej mąż. No i tutaj jest taki zwyczaj, że kobieta nie może mieć drugiego męża i tak teraz już jest to chyba złagodzone, nie wiem, to też może zależy od kasty, od konkretnego regionu, ponieważ przynajmniej kiedyś, no w sumie tutaj chyba też tak było, czy gdzie no, to kiedyś było? Kiedyś tak było, że w ogóle jak mąż umarł, to wdowę po nim palono na stosie, teraz już chyba tego nie ma. Myślę, że to na pewno jeszcze gdzieś jest w jakichś regionach, na 100% myślę. Ale ona nie do końca wszystko zrozumiałem, co opowiadała, ale powiedziała, że przez rok nie mogła wychodzić z domu. Przez rok po prostu cały czas siedziała w niej, opłakiwała. Przychodziły jakieś wszystkie sąsiadki, razem siedziały i płakały. Ona też nic nie mogła robić, nie mogła prać, bo ona jest jakieś dziwne. Nie, już potem po roku chyba chciała, no po prostu bez męża, bez pieniędzy, chciała po prostu zarobić pieniądze na życie, więc i mała się tam jakichś podstawowych prac, takich prostych, właśnie chciała prać, coś jeszcze robiła, już nie pamiętam co, ale ponieważ należy do jakiejś tam kasty, która nie może robić takich prac, więc no miała z tym problemy, robiła to po kryjomu, no ale po prostu chciała przeżyć. Bo ma dzieci, tak? Ma też dzieci. Co z tym dzieciom trzeba było dać do jedzenia? No, całe szczęście miała gdzie mieszkać, ponieważ właśnie w tym budynku, gdzie jest ten, gdzie był ten kurs, jest tam też restauracja. To jest chyba jakieś tam, no, jakaś jej rodzina, więc po prostu miała gdzie mieszkać. No i w końcu też do końca nie pamiętam jakiejś tej historii, czy to jakiś turysta, czy ktoś właśnie z jej rodziny zasugerował, żeby zaczęła robić właśnie kursy gotowania. Na początku robiła to gdzieś indziej. Tam pierwszy, drugi, trzeci zaczął jakieś tam zarabiać pierwsze pieniądze i chyba jakiś turysta pomógł jej to jakby uprofesjonalnić. Potem przyniosła się chyba właśnie do tej restauracji. Ktoś tam, jakiś kolejny turysta, który był u niej na kursie, zrobił jej stronę internetową. Coraz bardziej się rozwijała, no i teraz ma już taką całkiem fajne właśnie miejsce, tą swoją salę, studio do nauki.
już tak całkiem profesjonalnie, bardzo ładnie to wygląda. Miejsce, ten kurs jest też polecany, w sumie nie sprawdzałem, ale no podobno jest polecany właśnie w Lonely Planet, na TripAdvisorze i w innych przewodnikach. A ogólnie takich miejsc, gdzie można odbyć kurs gotowania, to jest to mnóstwo. No, właściwie każda restauracja tutaj ma napis, że robią też kursy gotowania, więc no tych miejsc do wyboru jest mnóstwo. My jesteśmy zmęczeni, wymęczeni, jest bardzo gorąco i po prostu wracamy do domu. Odpocząć, położyć się, bo Kasia naprawdę jest dzisiaj poważnie. No i to też trochę niefajnie, ponieważ ten kurs mógłby być fajny, ale no nie, myślę, że nie wykorzystaliśmy go w 100%, ponieważ Kasia nie czuła smaku, ja co chwilę musiałem dmuchać nos, ponieważ mam masakryczny katar. No niefajnie. I'm sure.